Witam ponownie w piątek, 26 dzień maja, Łukasz z tej strony, Fibonacci Team School, tym razem złoto, interwał 4-godzinowy. Zbliżamy się po raz kolejny do wewnętrznego mierzenia 61,8. Pamiętajmy, że będzie to już trzeci test, a więc ryzyko wybicia górą tego miejsca staje się coraz to większe, tak? Coraz bardziej prawdopodobne. Jakaś reakcja delikatna, reakcja podażowa w tym miejscu oczywiście może być, delikatny górny cień, ale pamiętajmy, że 1264 nie jest już tak ważnym oporem, jaki był 18 dnia maja. Tutaj jednak statystyka, no i ilość testów danego poziomu jednak robi swoje. Pamiętajmy, że w momencie wybicia tego miejsca, no zgodnie z metodologią Fibonacciego, jeden poziom jest wybijany, czyli rynek kieruje się na poziom następny. Jeżeli 61,8 przestanie obowiązywać, kolejnym ważnym oporem będzie następne mierzenie 7,86. No i w tym wypadku utworzy nam się bardzo ładny układ harmoniczny, układ Gartleya, a więc klasyka. Zaznaczam pierwszą część układu XAB i zaznaczam drugą część układu BC i D. Pamiętajmy, w układzie Gartleya, jak i w innych układach harmonicznych, najważniejszym jest punkt D, czyli końcówka całej formacji. W tym miejscu zaczyna nas interesować zajmowanie krótkich pozycji, czyli myślimy typowo podażowo. Dodatkowo, dodatkowym potwierdzeniem jest jeszcze zewnętrzne mierzenie fali BC i widzimy, że pojawia nam się bardzo ciekawy klaster Fibo. Zwróćmy uwagę, że oprócz tego, że mamy 78,6, czyli punkt D układu, mamy 161,8, który współtworzy klaster Fibo, tworząc w ten sposób bardzo ważną zaporę podażową. Podsumowując, najbliższa ważna zapora podażowa na złocie, okolice 1277-78.